Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Redaktor Michniewicz wciąż jest na urlopie. Rafał Tomański w jej zastępstwie. Witamy słuchaczy programu trzeciego oraz widzów TVP3 w zacnym składzie. Pani Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Pan Mariusz Gosek, Suwerenna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się państwu. Pan Dariusz Klimczak, Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. I teraz po mojej lewej stronie pan Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pan Marcin Kulasek, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie państwa. I ostatnim z naszych gości, tak jakby Anglicy powiedzieli last but not least, pan Paweł Szrot, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry. Panie redaktorze, szanowni widzowie, słuchacze. Szanowni Państwo. Proszę Państwa, ja na co dzień zajmuję się Azją i będąc w tej roli, która może jest dla mnie niecodzienna i nietypowa, chciałem zrozumieć pierwszy temat, który rozpocznie naszą rozmowę, mianowicie pierwsze pytanie referendalne ujawnione wczoraj. Sięgnąłem w tym celu do internetu, wykonując proste wyszukiwanie w internecie. Czego dotyczy przedsiębiorstwo państwowe, czego dotyczy spółka Skarbu Państwa? Zacznijmy od pani Lubnauer. Jak pani rozumie to pytanie? To jest ciekawe, dlatego że przedsiębiorstw państwowych jest w Polsce 18 i wszyscy prawdopodobnie nawet o nich nie słyszeliśmy. To jest na przykład poznańska fabryka maszyn żniwnych Agromet, będąca w upadłości zresztą. Przedsiębiorstwo budownictwa kolejowego w Kielcach. Albo mamy coś takiego, zakłady elektrochemiczne w EMA Brzezie. No w Karmeli są to oczywiście firmy, które nie świadczą o majątku państwa. Jest ich kilkanaście, było ich na początku rządów PiS-u zresztą 34, w tej chwili jest ich 18, większość upadła. Wśród tych 18 też część jest w likwidacji lub w upadłości. Więc to pytanie jest dość zaskakujące, czy chodzi o te 18. Natomiast mówiąc tak całkiem poważnie, szczytem bezczelności jest zadawanie takiego pytania w momencie, w którym realna wartość, jaką był Lotos i rafineria w Lotosie, została wyprzedana właściwie za bezcen. Rafineria w Lotosie to jest rafineria bardzo nowoczesna, w którą doinwestowano ogromne pieniądze, a sprzedano ją za ułamek zysków rocznych, 30% jej sprzedano za ułamek zysków rocznych. I jeszcze w dodatku sprzedano ją w momencie, w którym ta firma, która ją otrzymała według wszystkich danych, będzie miała tak zwaną kontrolną możliwość decydowania o wszystkich strategicznych działaniach, ponieważ będzie miała prawo weta. Potem sprzedano też 400 stacji Lotosu również MOL-owi. MOL-owi, który jest dość mocno związany z węgierskiemu przedsiębiorstwu, węgierskiej spółce, która jest mocno związana też z Rosją. I w zamian otrzymano stacje na Węgrzech, ale które tak naprawdę należały do UKOIL-a. To znaczy przejęto stacje nawet nie MOL-a, tylko te, które wcześniej należały do UKOIL-a, co pokazali dziennikarze, że tylko zmieniano tak naprawdę szyldy z UKOIL-a na w tej chwili będzie tam Orlen. W związku z tym ludzie, którzy doprowadzili do wyprzedaży czegoś, co było realną wartością, czegoś, co zostało bardzo dofinansowane kilkoma miliardami złotych, czegoś, co powodowało, że nie mieliśmy monopolu, tylko jednak konkurowano również cenami na rynku polskim, doprowadzono do sytuacji, w której to zostało wyprzedane w obce ręce, można powiedzieć, bo Saudyjczykom i Węgrom. Jeszcze w dodatku wszyscy wskazują na to, że było to znacznie poniżej ceny i wartości i nawet kwestii zysków rocznych, które te firmy uzyskiwały. W związku z tym rozumiem, że PiS przyznaje się, że popełnił błąd, sprzedając części Lotosu. Na chwilkę tutaj. Zanim dopuścimy pana Kownackiego z Prawa i Sprawiedliwości do odpowiedzi, jeszcze chciałbym usłyszeć opinię pana Klimczaka na ten temat. Też odnośnie rozumienia pierwszego pytania referendalnego zaproponowanego wczoraj. Inaczej się nie da go rozumieć. Jeżeli traktować definicję wprost, to ono dotyczy niewielu przedsiębiorstw w Polsce, kilkunastu. I to jest także taki strzał w stopę, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość przyznaje się do tego, że takie przedsiębiorstwa podczas swoich rządów sprzedawało. Chyba że Prawo i Sprawiedliwość myśli szerzej, myśli także o spółkach Skarbu Państwa. To tutaj jest szczytem bezczelności. Najpierw sprzedać Lotos i rafinerię gdańską, a później zapytać się Polaków, czy wy się zgadzacie na tego typu transakcje. O tym, jak to było niekorzystne dla Skarbu Państwa, dla naszej gospodarki, dla bezpieczeństwa energetycznego, o tym mówią same fakty, o tym mówią specjaliści. Natomiast mnie boli jeszcze coś innego, że PiS, zadając tego typu pytanie, profanuje ideę referendum. Zniechęca Polaków do referendum, ponieważ no, na czym ma polegać idea referendum? Stawia się pytanie, które dotyczą przyszłości i rozwiązania kwestii, które są sporne w społeczeństwie. Natomiast to pytanie, ono jest zasugerowane i przedstawione no niejako podstępnie, tak, żeby sprowokować dyskusję dotyczącą przeszłości. Mało tego, nieprzemyślane pytanie, bo uderza w samo Prawo i Sprawiedliwość, bo gdybyśmy nawet mówili o firmach, przedsiębiorstwach, spółkach, które kiedyś zostały skomercjalizowane, sprywatyzowane bądź sprzedane obcemu kapitałowi, no to ja chciałbym usłyszeć od przedstawicieli PiS-u w tym programie, kto sprzedał i kiedy Morliny, winiary, Polfę Poznań, fabrykę płytek w Opocznie i tak dalej, i tak dalej. No, takich pytań można zadawać w nieskończoność. Wiemy, że PiS jest niejako wprost kontynuatorem idei AWS-u i wielu polityków, w tym pan premier Morawiecki, wywodzi się z AWS-u. Minister rolnictwa były wywodzi się z AWS-u. Mnóstwo jest polityków. A to wtedy następowała największa wyprzedaż majątku narodowego. I to o te kwestie można by było się zapytać, ale jak sądzę, najlepiej na antenie TVP Historia, bo po co Polakom zawracać dzisiaj gitarę takimi pytaniami, bo dzisiaj każdy myśli o przyszłości. Co zadecyduje o wyniku tych wyborów? Kondycja portfela z każdego z Polaków. Dzisiaj martwimy się o to, że jest drogo na stacji, drogo w sklepie, czynsz mamy wyższy, rachunki mamy wyższe, że niebawem trzeba będzie kupować artykuły szkolne i płacić za korepetycje. No, to są realne problemy Polaków. A Prawo i Sprawiedliwość, chcąc uciec od bieżącej tematyki, od bieżących problemów Polaków, sprowadza dyskusję na boczny tor. A tego typu pytania jak wczoraj i dzisiaj, to jest sprowadzanie tematów na boczny tor. Dziękuję za odpowiedź. Dołóżmy sobie do tej dyskusji na temat pytań referendalnych. Mają być 4. Dzisiaj poznaliśmy rano też drugie. Tutaj idąc takim opozycyjnym kluczem, jak państwo siedzicie w tym szewronie takim, zaraz ten drugi szewron odpowie też na to, ale do pana Kulaska pytanie. W takim razie, jeżeli poznaliśmy też drugie pytanie, ujawniła była premier pani Beata Szydło odnośnie utrzymania wieku emerytalnego dotychczasowego. Co pan na to i to poprzednie z wczoraj? Pytanie, panie redaktorze, ani Lewica, ani cała opozycja już nie ma problemu. Wszyscy mówią jednoznacznie, że obecnie funkcjonujący system emerytalny 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn będzie funkcjonował i nikt tego jakby nie będzie zmieniał pod uwagę. Zresztą Lewica od samego początku ma prostą drogę w tej materii. Jednoznacznie mówiliśmy, że to jest złe, to co się wydarzyło przy podnoszeniu wieku emerytalnego. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o referendum, to tak naprawdę musimy sobie powiedzieć szczerze, referendum jest tylko po to, żeby Prawo i Sprawiedliwość ominęło kodeks wyborczy i dodatkowo finansowało swoją kampanię. I to trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Zresztą pierwsze pytanie to jest swego rodzaju kampanijny majstersztyk, bo tak naprawdę przez to pytanie spółki Skarbu Państwa, już pomijając rzeczywiście, że ono nie jest pytaniem precyzyjnym, to mówili moi przedmówcy o tym, ale spółki Skarbu Państwa, tak naprawdę ich fundacje będą mogły finansować dodatkowo poza limitem wyborczym, finansować kampanię Prawa i Sprawiedliwości i takie są fakty. Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości i tak to robi, patrząc na pikniki 800+, które są nadal prowadzone pomimo ogłoszenia daty wyborów. I to jest główny cel Prawa i Sprawiedliwości. Dodatkowe wlanie morza pieniędzy po to, żeby Prawo i Sprawiedliwość zachowywało władzę, utrzymało ją na kolejne 4 lata. Takie są fakty, takie są realia i na szczęście Polacy 15 października to zweryfikują i nie dadzą się oszukać. Dziękuję za odpowiedź. To teraz do pana Kownackiego. Widzieliśmy, jak wybuchł pan śmiechem. Dlaczego aż tak dużym? Panie redaktorze, dlatego, że zastanawiam się, czy moi szanowni przedmówcy z opozycji traktują swój elektorat jak idiotów. Uważam, że można im wszystko powiedzieć, bo nie wierzę, że sami są idiotami bądź kłamcami. To nie wierzę. No po pierwsze, do pana posła Klimczaka. AWS był w zupełnej opozycji do Jarosława Kaczyńskiego, Porozumienia Centrum. Jarosław Kaczyński startował z list Ruchu Odbudowy Polski. Był taki klub, w tamtym momencie byłem współpracownikiem tego klubu, Ruch Odbudowy Polski, Porozumienie Centrum. I Prawo i Sprawiedliwość powstało w zasadniczej opozycji do tego, co robiła Akcja Wyborcza Solidarność. To pierwsza rzecz. To tak, żeby pan wiedział. Druga rzecz, no, te kłamstwa dotyczące sprzedaży Lotosu. No, drodzy państwo, no, przecież nie jesteście idiotami. Wiecie, że doszło do fuzji Lotosu z Orlenem, a nie sprzedaży. A sprzedaż, a fuzja to jest naprawdę zasadnicza różnica. Dzięki temu, że połączono Orlen z Lotosem i jeszcze z PGNiG-iem, z innymi spółkami, mamy podmiot bardzo poważnego gracza na arenie europejskiej i widocznego, nie poważnego, ale widocznego na arenie światowej. Takiego, który może negocjować kontrakty na przykład z Saudyjczykami, z Katarem, pozyskiwać surowce w atrakcyjnych cenach. A to, że instytucje europejskie, no nie sądzę, żeby któreś z państwa było przeciwko występowaniu z Unii Europejskiej, chyba że coś się zmieniło w ostatnim czasie. To, że instytucje europejskie nakazały w przypadku fuzji, rzeczywiście, żeby nie było podmiotu zbyt silnego na rynku. Sprzedaż części stacji Lotosu. W zamian za to będzie ekspansja Orlenu na Węgry. Przypomnę, 60% dochodów Orlenu już jest spoza terytorium Polski. Na tym polega koncern narodowy, że on zarabia nie tylko tu w Polsce, tylko tak jak Francuzi, Niemcy, Hiszpanie, oni zarabiają gros swoich pieniędzy poza granicami swojego państwa. Orlen dzisiaj ponad 60% przychodów ma spoza Polski. Dzięki temu będzie miał pewnie 70% przychodów, więc dobrze, że te stacje zostały objęte. Tak samo jak dobrze, że rafinerie, które wszyscy wiemy, a państwo z PSL-u akurat o zielonej energii bardzo dużo mówicie. Przechodzimy na zieloną energię i Lotos z rafinerią bez partnera strategicznego, takim jak będą Saudyjczycy, no bo wyście chcieli sprzedać Rosjanom Lotos. My uważam, że Saudyjczycy są lepszym partnerem, bardziej przewidywalnym, bardziej stabilnym, ale także Lotos sam nie dałby sobie rady przy przechodzeniu na zieloną energię. Tak to, co dzisiaj robi nawet Orlen, który wchodzi w tą czystą energię. To jest kolejna kwestia. No i ostatnia, tak zasadnicza, pan pytał o pytania referendarne. To jest kluczowe pytanie dotyczące przeszłości, ale także przyszłości, jeżeli chodzi o prywatyzację przedsiębiorstw, bo to jest pewna ocena tego, co w Polsce działo się przez 30 lat. Zgoda. Wyjście, a PSL jest naprawdę w wielu ugrupowaniach, które, bo byście i z koalicji w SLD, i z koalicji z Platformą Obywatelską, które rozkradały majątek narodowy, sprzedawali ten majątek za grosze. Często właśnie koncernom francuskim, niemieckim, a Polacy z tego nie mieli nic. Zero. Noście sprzedawali to, no tak jest. Za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL sprzedano udziały w blisko 1000 przedsiębiorstw. Wyście po prostu rozkładali ten majątek i Polacy z tego jeszcze, żeby coś z tego mieli. Okej, sprzedaliśmy i coś z tego udało się zrobić. One zostały przeżarte, te pieniądze, przez was. I to jest zasadnicze pytanie, dlatego że rzeczywiście, oby nie, ale może dojść do zmiany po wyborach i wiemy, że już u was, w waszym zapleczu są ludzie, którzy mówią, na przykład trzeba ten Orlen, który rzeczywiście jest dzisiaj bardzo silnym podmiotem, jest instytucją, która może grać na arenie międzynarodowej, ale także wspierać Polaków. Ja jeżdżę na przykład, widzę ile na przykład ochotniczych straży pożarnych bardzo bliskich PSL-owi dostaje wsparcie od Orlenu. Ile instytucji uzyskało pomoc w czasie kryzysu, który był covidowego chociażby, kiedy KGHM czy Orlen wspierały różne projekty. Gdyby tych spółek nie było, to tego by państwo robić nie mogło. Jest obawa, że te naprawdę srebra rodowe, ostatnie, ale bardzo, bardzo cenne, będziecie chcieli po przyjściu do władzy sprzedać i znowu przejeść pieniądze. Dlatego to pytanie jest oczywiście dotyczące przeszłości i waszej oceny tego, coście robili za AWS-u. Akurat tu nie ma nikogo, kto był w tym czasie, ale z koalicji z SLD i z koalicji z Platformą. A już ostatnio, jeżeli chodzi o pana Kulaska i to pytanie dotyczące wieku emerytalnego, no rzeczywiście akurat tu Lewica problemu nie ma, ale panowie z PSL-u i panowie z Koalicji Obywatelskiej macie gigantyczny, i pani z Koalicji Obywatelskiej macie gigantyczny problem, bo to wyście w roku 2011 mówili, nie będziemy podwyższali wieku emerytalnego, bach, po wyborach podwyższyliście, więc jesteście niewiarygodni, macie z tym problem i chodzi o to, żeście powiedzieli, czy będziecie podwyższali ten wiek emerytalny, czy nie, żeby nawet nie wy powiedzieli, tylko żeby wyborcy was do tego zmusili. I dlatego nie chcecie, żeby ludzie poszli na wybory, bo boicie się jednego. Polacy powiedzą, nie chcemy rozkładania majątku narodowego, nie chcemy podwyższania wieku emerytalnego i okaże się, że cały wasz program legł w gruzach, więc dlatego namawiacie ludzi, nie idźcie na głosowanie, nie idźcie na referendum. Dziękujemy za odpowiedź. Nie zmienia to, teraz pytanie do pana Goska, nie zmienia to jednak faktu, że czy jest się specjalistą, czy jest się osobą, która sprawdzi sobie zawartość pytania referendalnego w internecie na szybko, jest nieprecyzyjne. Co chciano osiągnąć w takim razie, formułując w ten sposób pytanie, skoro jeżeli czy powiększenie frekwencji, czy wręcz przeciwnie jej zmniejszenie, czy nakierowanie uwagi na sprawy, które są ważne, o których mówi Prawo i Sprawiedliwość, powołując się na miliardy złotych, które miały być warte spółki Skarbu Państwa i przedsiębiorstwa państwowe sprzedane podczas poprzednich rządów. Czy chodziło o to, żeby zasiać niepewność, żeby tak nie było dalej? Panie redaktorze, przede wszystkim, bo wskazane też były Kielce, to ja podam taki przykład Kieleckiej Kopalni Surowców Mineralnych, spółki, która w roku przed prywatyzacją odprowadziła 8 milionów złotych do Skarbu Państwa dywidendy, przetrwała zabory, 2 wojny, przetrwała czasy komuny, tylko Platformie PSL-u nie przetrwała, bo w tamtych czasach została sprywatyzowana, kura znosząca złote jajka. Już nie mówię o tych złożach, o aktywach, o bogactwie tej firmy, o tym, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007 o kilkaset osób wzrosło zatrudnienie i tak naprawdę została za bezcen, bo wcześniej jeszcze została obniżona wartość tej spółki, bo tak to się niestety też w wielu przypadkach działo, jeżeli chodzi o te spółki Skarbu Państwa w czasach rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I to jest ogromny wstyd i z tego trzeba się też rozliczyć. Akurat te sprawy są rozliczane. Ja mówię o sprawie, bo pani poseł Lubnauer wspomniała o Polskiej Grupie Kolejowej. Warto spojrzeć na te spółki, co wszędzie, gdzie się działo. W tej sprawie Kieleckiej Kopalni Surowców Mineralnych jest akt oskarżenia na 763 strony. Jest on już rozpatrywany przez sąd. I dzisiaj Polacy mają prawo poznać odpowiedź na pytanie, czy ten proces, który miał miejsce za rządów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i kończył się wyzbywaniem majątku narodowego, będzie kontynuowany. Jeżeli chodzi o wiek emerytalny, to jedno żeście mówili, szanowni państwo, a drugie robili. W 2010 roku Bronisław Komorowski co mówił na antenach medialnych? Wskazywał, że w istocie wiek emerytalny nie będzie podniesiony. W 2011 roku to, co pan minister Bartosz Kownacki mówi, też jasno było wskazywane, że opozycja jasno wtedy rządzący wskazywali, że wiek emerytalny nie będzie podniesiony. Co mówił Paweł Graś w restauracji znanej warszawskiej, że tak naprawdę Władysław Kosiniak-Kamysz został wmontowany niemalże w dwie najgorsze reformy, bo jeszcze trzeba pamiętać o OFE i o 150 miliardach z OFE, bo poza tym, że podnieśli wiek emerytalny i skazali niemalże Polaków na pracę do śmierci, to w istocie jeszcze dochodzi do tego sytuacja z OFE. No, Polacy muszą wiedzieć, bo dzisiaj, jeżeli Donald Tusk wychodzi i próbuje kreować jakąś inną rzeczywistość, która nie ma nic wspólnego z tym, co wdrażał, będąc premierem polskiego rządu, co wdrażała Ewa Kopacz też, bo to przecież Ewa Kopacz była marszałkiem Sejmu, gdy to słynne głosowanie o podniesieniu wieku emerytalnego było procedowane, no to niestety Polacy muszą mieć świadomość, że Donald Tusk, jak dojdzie do władzy, to powie, że budżet jest zrujnowany, że Polska jest po prostu rozszabrowana, tak jak to mówi, i ten wiek emerytalny istnieje realne zagrożenie, że zostanie podniesiony. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jak patrzy na to Kancelaria Prezydenta, ministrze? Ja już mówiłem o stanowisku pana prezydenta wielokrotnie. Oczywiście nic się tutaj nie zmieniło. Pan prezydent po pierwsze szanuje suwerenność Sejmu jako organu, który tutaj odpowiada za decyzję o uchwaleniu referendum. Jeśli zgodnie z prawem takie referendum zostanie uchwalone, pan prezydent zapowiedział już, że weźmie w nim udział i wrzuci referendalną kartkę ze swoimi stanowiskami do przedstawionych pytań. Jeśli chodzi o te pytania, które już zaprezentowano, to zwłaszcza te drugie dotyczące wieku emerytalnego, które zaprezentowała moja była szefowa pani premier Szydło, jako autorka, główna autorka tego programu polityki społecznej rządu Zjednoczonej Prawicy. Pan prezydent, mój obecny szef, już lata temu przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie, przedstawiając projekt ustawy o skróceniu wieku emerytalnego i podpisując finalnie uchwalony ten projekt, co nie znaczy, że nie należy teraz Polakom dać możliwości wypowiedzieć się konkretnie w tej sprawie. Myślę, że bardzo wielu naszych rodaków chce konkretnie zaprezentować w tej sprawie pogląd, tak samo jak w sprawie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, spółek Skarbu Państwa. Szanujmy demokrację. Im więcej demokracji bezpośredniej, moim zdaniem, tym lepiej. A jeszcze wcześniej zgłaszał pan Klimczak. A w ogóle jeszcze dodajmy sobie do tego, proszę, zasadność połączenia referendum z wyborami. No nie ma żadnej zasadności. My jako PSL w tej kampanii wyborczej mówiliśmy o bardzo ważnej idei referendum i postulowaliśmy w ogóle, żeby w Polsce wprowadzić tak zwany dzień referendalny. On nie łączyłby się nigdy z wyborami, tak żeby nie próbować nawet sugerować, że to jest nam potrzebne w zwycięstwie wyborczym. To powinno mieć miejsce poza terminami elekcyjnymi, nie tylko do parlamentu, ale także i do samorządu. I wtedy można zapytać Polaków o najważniejsze sprawy dotyczące rozwoju naszego kraju. I nie wolno stawiać tendencyjnych pytań, no bo gdybym ja był złośliwy, no to też bym zaproponował, no, czy jesteś zadowolony z funkcjonowania systemu ochrony zdrowia? No ale wszyscy wiemy, przecież wiele badań opinii publicznej wprost mówi, że 80% Polaków nie jest zadowolonych z ochrony zdrowia. Nie tylko dlatego, że są długie kolejki oczekiwania do specjalisty na zabieg planowy w stacjonarnym systemie ochrony zdrowia, ale także dlatego, że musi z własnej kieszeni wydawać na wizyty prywatne, na diagnostykę i także na ubezpieczenie. Ponad 3 miliony Polaków ma prywatne ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ nie może dostać się do publicznej ochrony zdrowia. Ale na tym to nie polega. Gdybyśmy my mieli zadawać pytanie w dniu referendalnym, to zapytalibyśmy Polaków, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, bo to jest jeden z najważniejszych tematów. Czy jesteś za reformą systemu ochrony zdrowia w danym kierunku? I to jest pytanie. Natomiast PiS nie ma żadnej koncepcji na rozwój Polski, nawet na kampanię. Stąd przejście do defensywy i zadawanie takich miernych pytań, bo uważam, że są mierne. Pan pozwoli na chwilę. Bo na przykład zobaczmy zderzenie praktyki i teorii Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość bardzo dużo mówiło w kampaniach wyborczych o tym, że trzeba odbudować polski przemysł rolno-spożywczy, zbudować narodowy holding spożywczy. Czy coś Prawo i Sprawiedliwość w tym zrobiło? Podam taki przykład z województwa świętokrzyskiego, między innymi. Tam była taka bardzo duża firma, największy w Polsce producent soku jabłkowego i koncentratu jabłkowego, nie wymienię nazwy. To był potentat, największa firma. Wystawiona została na sprzedaż. Kto ją kupił? W 2018 roku. Chiny. Nie kupił go na mityczny narodowy holding spożywczy. Nie kupił go KOWR, ale proszę pana, mówi pan PiS o mówiło prywatnym, o tym, że trzeba skupować... Ale pozwolę panu, nie będę panu przeszkadzał. Prywatnym. Ja pochodzę z terenów sadowniczych, Rawa Mazowiecka, ja obok Grójec i tak dalej. Ja widziałem wiele polskich firm zbudowanych na krwawicy polskiego sadownika, rolnika, przedsiębiorcy, bo to jest przedsiębiorca. Po wybuchu wojny, kiedy zamknął się rynek wschodni, wiele tych firm upadało i było sprzedawanych. Kupowali ich Austriacy, Duńczycy, ale wasz rząd, który obiecywał to, nie kupował. I na tym polega problem, że panowie, wy w hasłach czasem możecie komuś zamydlić oczy, ale w praktyce jesteście beznadziejnym rządem, który nie ma żadnego pomysłu. Tak samo, jeżeli chodzi o wiek. Kończę nie chcę zbyt wielu wątków poruszyć, bo chciałbym dać państwu szansę na odpowiedź. Wiek emerytalny. Po co państwo o to pytacie? Po co państwo o to pytacie? Przecież odpowiedź jest jasna, pan poseł Kulasek na ten temat mówił. Czy to oznacza, że państwo w ogóle zastanawiacie się nad podwyższeniem wieku emerytalnego? Nie, bo to by korespondowało, korespondowało z zapisami w KPO. To wasz rząd, którego jesteście przedstawicielami, zapisał i zgodził się, że trzeba podnosić tak zwany efektywny wiek emerytalny. I wy w tym kierunku idziecie? Tym chcecie przyczarować? Rolnicy? Nic bardziej mylnego. Za naszych czasów wiek emerytalny rolników się nie podniósł. On był nieplanowany na czas naszych rządów, był odroczony i my złożyliśmy ustawę wspólnie z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Zaplanowaliśmy, że ta reforma, z tej części reformy należy się wycofać. Poparł nas Andrzej Duda. Mało tego, wprowadziliśmy jeszcze inny projekt dotyczący zmian emerytalnych. A wy, koledzy, No dzisiaj nie wytłumaczycie się z tego, z waszych kłamstw. Ja nie lubię, przerywać, ale jeszcze poseł Kulasek chciał, a potem pani. Na mównicy sejmowej po prostu podnosił wiek emerytalny przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, że to my mamy się tłumaczyć. No wy żeście to zrobili. Tego, co ja powiedziałem? Właśnie doskonale to zrozumiałem. Panu po programie wyjaśnię jeszcze raz. Kamysz podniósł wiek emerytalny we współpracy. Ale nie rolnikom? Również rolników, pan nie kłamie. No. Panowie, tak, głos ma poseł Kulasek. Szanowni Państwo, oczywiście idea referendum jest jak najbardziej ideą zasadną, powinna być wykorzystywana wtedy, kiedy o kluczowe dla państwa, dla Polek i Polaków pytania chcemy zadać naszym obywatelom. I to chyba jak tutaj wszyscy siedzimy, się z tym zgodzimy. Ale nie może być tak, że dla celów kampanii wyborczej jest takie referendum specjalnie robione wtedy, kiedy będzie się odbywało właśnie głosowanie nad wyborem do Parlamentu Rzeczpospolitej. Ja tylko ostrzegam kolegów ze Zjednoczonej Prawicy. Ostatnie referendum, które było, to było referendum dotyczące podczas kampanii wyborczej prezydenta Rzeczpospolitej. Pan prezydent Komorowski je ogłosił i przypomnę, efekt był taki, że to był gwóźdź do trumny jego kampanii. Ostrzegam, ale jednocześnie byłbym zadowolony, gdyby to referendum właśnie skończyło się tym, czym referendum dla pana prezydenta Komorowskiego. Gwoździem do trumny, bo Polacy widzą, do czego zmierzacie, co chcecie zrobić i jak chcecie kupić dodatkowych wyborców, którzy pozwolą wam rządzić kolejną kadencję. Bardzo proszę. 15 października przede wszystkim będzie jedno referendum dotyczące tego, czy chcemy, żeby dalej rządził PiS, czy chcemy dalej drożyzny, czy chcemy dalej niefunkcjonującą ochronę zdrowia, czy chcemy dalej edukację, którą się ideologizuje przy pomocy ministra Czarnka, HiT-u i tego typu działań, czy chcemy lepszej Polski, czy chcemy zostać w Unii Europejskiej, bo tak naprawdę wszystko to, co robi pieniędzy z KPO, bo to, co robi w tej chwili PiS, to jest powolne wyprowadzanie nas z Unii Europejskiej. I o tym zadecydujemy, głosując w wyborach, głosując na opozycję demokratyczną, na przedstawicieli opozycji demokratycznej. Natomiast powiedzmy jasno, że nawet to, jak są zadawane teraz te pytania, to zobaczmy, to są materiały kampanijne PiS-u. To jest tak napisane na tych reklamówkach, które w tej chwili zgłaszają kolejne pytania referendalne. Jest napisane materiał wyborczy Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Czyli wprost mamy sytuację, w której widzimy, że referendum służy tylko jednemu, żeby móc w niejasny sposób wydawać pieniądze albo na cele referendalne, albo na cele wyborcze. Zauważmy jedną rzecz. O ile w wyborach jest bardzo jasno określone finansowanie, czyli bardzo jasno jest powiedziane, że jest konkretny limit wydatków i partie polityczne mogą wydawać, tylko komitety wyborcze tylko mogą wydawać na kampanię wyborczą. O tyle w przypadku kampanii referendalnej może wydawać każdy. Może być to obywatel, może być to stowarzyszenie, może być to fundacja Kukiza, która dostała 4,3 miliona złotych na akcję referendalną od państwa. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której będziemy mieli wybory, które nie będą równe, ponieważ na cele, które będą się nazywały referendalne, a tak naprawdę widzimy te reklamówki, które są materiałami wyborczymi PiS-u, będą wydatkowane pieniądze bez ograniczeń, bez limitów. I jeszcze jedna rzecz. Wy mówicie tyle o wieku emerytalnym. Jest jasne uzgodnienie między wszystkimi partiami politycznymi, że wiek emerytalny zostaje, że nikt go nie będzie zmieniał. Ale jeżeli mówicie o emeryturach, to może warto by popatrzeć na to, jakiej są one wysokości. Jeżeli spojrzymy na wykres, państwo, którzy słuchają nas w radiu, tego nie widzą, ale to ja może powiem, co na tym wykresie jest. Kiedy władzę obejmowała Platforma Obywatelska z PSL-em, średnia emerytura i renta do średniej pensji wynosiła około 53%. Podnieśli ją do 58%. Za czasów PiS-u spadła do trochę ponad 50% średniej pensji. Co to oznacza? To oznacza, że wszyscy emeryci średnio stracili na to ponad 500 zł miesięcznie. Ponad 500 zł miesięcznie stracili na waszych rządach. Ale i tak wygląda wasza polityka. 13, 14 emeryturę i globalnie to policzyć. Bo nie ma uczciwej waloryzacji. 14 przypomnę, że dostają nie wszyscy, a i tak to niech pan policzy sobie około 500 zł średnio, 560 zł średnio przez 12 miesięcy. Tak. I zobaczy, porówna to do 13 i 14 emerytur. Ale skąd te dane, pani? To dane są liczbowe, które policzył Instytut Emerytalny, ale powiem więcej, ponieważ ponieważ ja tymi danymi się już... Niech pan poczeka chwileczkę. Ponieważ ja już się nimi posługiwałam, więc fact-checkingowy portal, który się nazywa demagog.org, dokładnie je sprawdził, żeby sprawdzić, czy ja mówiłam prawdę, czy nie. I sprawdził to. I dokładnie jest tak, jak wtedy powiedziałam, przyznał mi prawdę. W związku z tym mamy do czynienia, przyznał mi rację, mamy do czynienia z faktem, że zubożyliście emerytów. I zubożyliście ich jeszcze na drugi sposób. Są też dane mówiące o tym, jak porównując do inflacji, jak realnie rosły emerytury za czasów rządów PO-PSL i jak rosły za czasów PiS-u. I okazuje się, że realnie, czyli porównując do wzrostu cen, bardziej rosły za czasów PO-PSL niż za czasów PiS-u. I to jest realne życie emerytów. A w KPO macie wpisane przez was podniesienie efektywnego wieku emerytalnego. Więc może to wy chcecie podnieść wiek emerytalny. Dziękujemy za to. Panie ministrze, jakich jeszcze pytań możemy się spodziewać, jeżeli te dwa dotychczasowe wywołują takie emocje? Jeszcze kilka dni pan będzie wiedział, natomiast... Pani poseł jest nauczycielką i jakiś byłem wykładowcą, bardzo krótko akademickim. I powiem tak, za taką wypowiedź pani słynie z tego wyrywania z kontekstu fragmentów jakichś danych statystycznych i epatowania nimi. I za taką odpowiedź pani pałę postawił, nawet nie dał szansy na obronę później, powtórkę. Pan mnie nie ocenia. No, na szczęście nie, bo pani by podstawowych przedmiotów z ekonomii nie znała. A nie z tym. Fakty są takie, że emerytury wzrosły ponad dwukrotnie. Dokładnie. A ponieważ średnia płaca, rzeczywiście dynamika płac jest taka, że i bardzo dobrze, że Polacy zarabiają więcej. Pani by chciała, żeby Polacy nie zarabiali więcej, żeby najniższa pensja nie wzrosła, żeby średnia pensja nie wzrosła, tylko żeby ci najbogatsi zarabiali. Dzięki temu, że Polacy zarabiali więcej, rzeczywiście mogło dojść do tam 2% machnięcia, ale emeryci, realna siła nabywcza. Ja pani nie przerywałem, uśmiechałem się, tą jedynkę sobie w indeksie pani wstawiłem, ale nie przerywałem. Ale pan mnie nie ocenia. A mam prawo oceniać. Nie ma pan prawa mnie oceniać. Realna siła nabywcza emeryta wzrosła w przeciągu tych 8 lat. W porównaniu z tym... Właśnie dane pokazują ale pani poseł do płacy, niech pani nie ma... Bardzo proszę realnej emerytury. Panią poseł o przywołanie do porządku. Chciałbym, jesteśmy w radiu. Takie przekrzykiwanie się nic nie daje. To nie słychać. Więc minimum kultury. I pozwolić mi się wypowiedzieć. Pani poseł tak płacze nad tym, że wy nie możecie finansować pytań referendalnych. Możecie finansować, poproście pana Webera, Niemców, oni wam sfinansują. Można zadać pytanie, czy chcecie sprzedać polskie spółki Niemcom i chcecie, żeby Polak pracował aż do śmierci, harował u Niemca? To były znakomite pytania i byście mogli odpowiedzieć, tak chcemy. To było idealne pytanie referendalne. My dlatego robimy te pytania w ramach limitów finansowych. Ja naprawdę nie przerywany. Nie wiem, czy dzisiaj jest pani tak pobudzona, że musi pani przerywać. Ja nie przerywałem. Słuchałem tych bzdur. Które pani mówiła. Po to te pytania referendalne i referendum jest razem z wyborami, żeby nie podnosić dodatkowych kosztów. Państwo byście chcieli co 2 miesiące później zrobić referendum i wydać kolejnych 100 milionów złotych. O tak. No i później wiadomo, dlaczego tych pieniędzy nie ma w Polsce. Milionów w błoto. Które się nie odbyły. Panie pośle, no. I jakoś nikt tak czy inaczej nie rozwodzi. W ogóle wyborów nie było, tak? Państwo się tak boją opinii Polaków? Nie boimy. Przecież, fakty są takie, że Bronisław Komorowski w 2010 roku mówił, że nie zostanie podniesiony wiek emerytalny. Władysław Kosiniak-Kamysz z mównicy, uzasadniając ten projekt, podniósł faktycznie ten wiek emerytalny za pośrednictwem posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej. Premierem był wtedy Donald Tusk, a marszałkiem Sejmu pan Ewa Kopacz. Szanowni państwo, on akurat za tym nie głosował. Nie głosował, tak, nie głosował. Natomiast wie pan, w 2015 nie. Bo bądźmy racjonalni. W 2015 roku ta sprawa została rozstrzygnięta właśnie w trakcie wyborów. Polacy zdecydowali, że ten pomysł im się nie podobał. Wycofaliśmy się z tego. Natomiast po co do tego wszystkiego wracać? Czy tylko dlatego, że nie macie żadnej koncepcji wyborczej? Nie wiecie, jak dalej PSL-u głosowali za podwyższeniem wieku emerytalnego, czy nie? Krótkie pytanie, tak czy nie? Tak jak w referendum, krótkie pytanie, czy posłowie PSL-u głosowali za podwyższeniem wieku emerytalnego? Niepotrzebnie się pan egzaltuje tym. Ale nie, to jest proste. Udawał pan przed chwilą profesora od 7 boleści. Ta sprawa została rozstrzygnięta. Warto by było... Zagłosowali w sprawie wieku emerytalnego. 65, a dlaczego nie wycofaliście się z wieku emerytalnego rolników? Tylko wycofaliście się z wieku emerytalnego, który dotyczy was. tych ubezpieczonych w ZUS-ie. A w KRUS-ie dlaczego? Ale pan doskonale wie, że tutaj w zakresie... My wielokrotnie wyjaśnialiśmy, dlaczego, wiele błędów polskiego była zmiana dotycząca wieku emerytalnego. Głównie chodziło o wysokość emerytur. Ale i panu odpowiedziałem. A proszę odpowiedzieć, dlaczego wy nie wycofaliście się z podwyższenia wieku emerytalnego rolników? Tylko ZUS-u. Proszę państwa, prowadzący prosi o głos, jeżeli można. Ja nie lubię przerywać, lubię słuchać waszej argumentacji i sposobu rozmawiania ze sobą. To jest dla mnie też ciekawe, ale to trochę tak jak w filmie sensacyjnym. Może u Hitchcocka nie ma trzęsienia ziemi, ale jak pojawiła się strzelba na ścianie na początku, to znaczy, że ona wypali. I powiedziałem, że zajmuję się Azją. I chciałbym skorzystać z tego, że jest z nami pan minister Kownacki z Ministerstwa Obrony. Jak bezpieczny jest kontrakt na koreańskie uzbrojenie, jeżeli koreańskie media mówią o tym, że sama Korea może nie mieć dostatecznego finansowania. Nie my, tylko oni. Muszą sami zmienić prawodawstwo. Zmiana prawodawstwa u nich. Życzę powodzenia. Panie redaktorze, spokojnie. Koreańczycy potrafią robić biznes. Chcą zarabiać. Nie są obecni w Ministerstwie Obrony, tylko dla sprostowania. Koreańczycy... Zresztą Polacy dokładnie mają te same mechanizmy. My też możemy eksportować sprzęt poprzez finansowanie... rozwija naszą gospodarkę, też możemy sprzedać sprzęt wojskowy i państwo polskie finansuje takie kredyty. I podobnie jest w przypadku kontratów koreańskich. I spokojnie, tak jak one dzisiaj są realizowane, tak również będą realizowane w najbliższych latach, bo to jest w interesie oczywiście Polski i także w interesie Korei, żeby dostarczyć ten sprzęt i po prostu na nim zarobić, bo to jest po prostu czysty zysk także dla Koreańczyków. Zdecydowanie, ale nawet nie tylko nas dotyczy ta sprawa, bo też Koreańczycy są zainteresowani wejściem w Arabię Saudyjską, w te supermiasta przyszłości, które mają mieć budynki ciągnące się setkami metrów. Ogromne nowe inwestycje i nawet ich nie będą w stanie sfinansować według obecnego prawodawstwa. To nie dotyczy tylko polskiego uzbrojenia. Czy wy się tego nie boicie? Nie, nie boimy się dlatego, że... I to jest moje już doświadczenie. Akurat Koreańczycy są bardzo przewidywalnym partnerem. Jeżeli się na coś umawiają i widzą w tym cel, to później to realizują. Nawet, przepraszam, jakby to ich bolało. Tak negocjowałem kontrakt w sprawie krabów, ponieważ były tam różne zawiłości po czasach rządów Koalicji Obywatelskiej, która go podpisywała. Były tam różne problemy i mimo tego, że nie do końca w smak było Koreańczykom, dowieźli tą sprawę do końca. I uważam, że moje doświadczenie z czasów, kiedy byłem w Ministerstwie Obrony Narodowej, że tak, w odróżnieniu od innych partnerów w zakresie, mogę powiedzieć o przemyśle zbrojeniowym, to jest partner, jeden z najbardziej stabilnych partnerów na świecie. Okej, chciałbym w to wierzyć. Tutaj mogę się kompetentnie wypowiedzieć, bo zajmuję się tym od 15 lat. Do ministra Szrota pytanie odnośnie Kancelarii Prezydenta. Prezydent Andrzej Duda był spodziewany w Korei Południowej. Pociągnijmy ten wątek. Miał być na zlocie skautów międzynarodowym Semangem, na takiej sztucznej wyspie. Całe przedsięwzięcie okazało się gigantycznym niewypałem, to jest za mało powiedziane. To nie jest wina nasza oczywiście i to jest detal. Ale Koreańczycy sami mają medialnie teraz problem, bo impreza była przygotowana 6 lat, kosztowała miliony dolarów i obecny obóz rządzący jest bardzo krytykowany. Tam rządzą konserwatyści za to, że nie potrafili przez 6 lat przygotować się do czegoś takiego, co liberałowie i ich przeciwnicy, którzy chcieli przymierza z północą, kompletnie drugi biegun tego wszystkiego, zrobili bardzo szybko, jeżeli chodzi o igrzyska w Pjongczang w 2018 roku. Teraz oczywiście pojawił się tajfun, ogromny upał, no gradobicie i przemarsz wojska prawie że, ale czy tutaj mamy jakąś chęć, połączmy sobie to wszystko, jakąś chęć ze strony Kancelarii Prezydenta i prezydenta Dudy odnośnie tego, żeby w pytaniach referendalnych widzieć kwestie bezpieczeństwa pytane do obywateli? Nawiązując do planowanej wizyty pana prezydenta w Korei, rzeczywiście jeden z głównych punktów tej wizyty miało być odwiedzenie przez pana prezydenta w końcu byłego harcerza skautów z całego świata zgromadzonych na skautowym jamboree. Pan prezydent nie chciał komplikować i tak już skomplikowanej wskutek zjawisk atmosferycznych, tajfunu, wielkich upałów sytuacji na tym jamboree. To jest oczywiste. Ja tylko mogę powiedzieć, że parę lat temu jeszcze jako rządowy minister na zjeździe skautów w Baku w Azerbejdżanie lobbowałem wówczas za tym, żeby te jamboree, które się odbywało teraz w Korei, odbyło się pod Gdańskiem. Skutkiem tego jest to, że kolejne jamboree będzie w tym miejscu, które wówczas właśnie wskazywaliśmy, czyli na wyspie pod Gdańskiem. Mam nadzieję, że ono zostanie przeprowadzone zupełnie bez tych okoliczności, które mieliśmy miejsce w Korei. Przypominam tylko, że pan prezydent prowadzi politykę zagraniczną również skierowaną wobec tego kraju. Przypominam wizytę lipcową wizytę prezydenta Korei w Polsce, bardzo owocną, bardzo dobrą. Ta współpraca będzie trwała. Jeśli pan mówi, że Korea musi zmienić wewnętrzne prawodawstwo, żeby zapewnić finansowanie wspólnych przedsięwzięć, ja jestem o to zupełnie spokojny. To są ludzie bardzo zdeterminowani i myślę, że osiągniemy wspólnie to, co żeśmy razem zaplanowali. A jeśli chodzi o pytania referendalne, to jest pytanie do większości parlamentarnej, a pan prezydent, powtarzam, szanuje suwerenność tutaj i autonomię Sejmu z niższej parlamentu. A czy opozycja, pan Klimczak, czy opozycja też jest tak spokojna odnośnie kontraktów na obronność? Niestety nie jestem spokojny i bardzo się cieszę, że pan redaktor nawiązał do tego tematu. Szczególnie to pytanie do przedstawiciela urzędu pana prezydenta jest jak najbardziej trafne. Myślę, że nie tylko mi nie chce się wierzyć, że pan prezydent jedzie na drugi koniec świata uczestniczyć w obozie harcerskim. Pewnie przy tej okazji miały odbyć się bardzo ważne sprawy i wyjaśnienie wątpliwości co do kwestii związanych z naszym uzbrojeniem. Ja uważam, i PSL zgłaszało formalne poprawki, kiedy przeznaczaliśmy ogromne pieniądze na wzmocnienie Wojska Polskiego, żeby to odbywało się 50-50. Że część pieniędzy przeznaczamy na zakupy, ale druga część idzie na finansowanie naszych, nie tylko zakładów zbrojeniowych, ale projektów badawczych. Ja przypomnę, za rządów Platformy i PSL-u finansowaliśmy poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wóz Borsuk, który niebawem wejdzie do produkcji. I to było właśnie dalekosiężne, horyzontalne planowanie. Proszę mi powiedzieć, pan tutaj, profesor z Ministerstwa Obrony Narodowej, jakiego typu projekty wy finansowaliście przez NCBR? Bo ja na razie to słyszałem tylko o aferach związanych z tą instytucją. Albo jakiś inny, równorzędny do Borsuka sprzęt wojskowy. Czy zainicjowaliście coś? Czy tylko wasza polityka to jest jedna wielka atrapa, za którą nic się nie kryje, a tylko generujecie długi dla kolejnych pokoleń Polaków? Krótko. Pieniądze na badania i rozwój są realizowane nie tylko z pieniędzy NCBR-u, warto osiągnąć do ustawy o obronności, ale także z pieniędzy wydatkowanych w bonie. I my woleliśmy wydawać pieniądze, i to jest zapis procentowy, ile pieniędzy ma być przeznaczanych na badania i rozwój. Lepiej, żeby minister obrony miał nad nimi kontrolę niż NCBR. Nie chodzi tutaj o żadne inne rozgrywki, tylko o to, że później dochodzi do realizowania dwóch projektów tożsamych, a jednak różnych. Jednego w NCBR-ze i drugiego w Ministerstwie Obrony Narodowej. Więc lepiej, żeby te pieniądze były realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. A o Borsuku, jeżeli pan mówi, super pytanie. Wie pan co? Ja w roku 2015 przyszedłem do Ministerstwa Obrony Narodowej. Wie pan, wiecie państwo, ile osób zajmowało się projektem Borsuk? Dwóch inżynierów w Hucie Stalowala. I ten projekt miał być zamknięty. Gdyby nie moja determinacja, dwóch moich następców, to tego Borsuka by nie było. Państwa, no i proszę pójść do tych ludzi i się zapytać. Dwóch inżynierów, jeden starszy inżynier, jeden młody chłopak po studiach. Tyle było. Z tego Borsuka, gdybyście by go robili, albo by go by nie było, albo było... Taki byłby ten Borsuk. Więc proszę sobie nie przypisywać sukcesów, w których nie macie żadnego udziału. Pan Kulasek chciał. Czyli nie wymienił pan żadnego projektu. Jeżeli pan redaktor pozwoli, jako wiceszef Komisji Obrony chciałbym powiedzieć, że wielokrotnie na komisjach prosimy o pewne dane dotyczące kontraktu, który został podpisany z Koreą i jego realizacji. Musi być jednak coś na rzeczy, skoro w tak ważnej sprawie pan prezydent, pomimo, możemy opowiadać o warunkach pogodowych i różnych, że wybierał się nie tylko, tak jak mówimy, na obóz harcerski, ale rzeczywiście, żeby pewne rzeczy ustalić i pokazać, uspokoić również społeczeństwo polskie, dla którego bezpieczeństwo, ale również uzbrojenie armii, myślę, jak tu wszyscy siedzimy ponad podziałami, jest dla nas priorytetem, a nawet polską racją stanu. Musi być coś na rzeczy, bo to jest kolejny sygnał, że te kontrakty, które zostały podpisane, oczywiście w pośpiechu w związku z wojną na Ukrainie, z tym, że jesteśmy krajem frontowym, to wszystko pokazuje, że jednak rząd nie dowozi pewnych rzeczy, nie ma dokładnych ustaleń. Ja byłem wielkim orędownikiem, na początku wyśmiewanym przez również Prawo i Sprawiedliwość, zakupów broni w Korei. Mówiłem o dywersyfikacji uzbrojenia i byłem za tym, ponieważ Koreańczycy dawali nam offset, czyli tą technologię, którą nasze zakłady zbrojeniowe szkoleniowe mogły wykorzystywać. Sławetny Wilk, czyli K3.pl, czołg, który ma być już produkowany w Polsce, no też póki co jest mityczną sprawą, jak Yetim, o nim się dużo mówi, a nie ma żadnych efektów. Wielokrotnie, jeszcze raz powtórzę, pytaliśmy na komisjach obrony, żeby ministerstwo pokazało. Można pewne rzeczy utajnić, zrobić, jeżeli zaraz któryś z panów powie, że to nie są rzeczy ogólne dostępne, więc mówimy o tym i pokazujemy. Oczywiście daliśmy podczas pracy nad ustawą o obronie ojczyzny pewne możliwości rządowi, ale nie daliśmy takiej sytuacji, że niestety pan minister Błaszczak jednoosobowo decyduje o zakupach. Te zakupy dobrze, że są robione, ale oczywiście mogłyby być robione bardziej kierunkowo, bardziej perfekcyjnie i w uzgodnieniu choćby ze sztabem generalnym i wtedy byłby naprawdę efekt, a nie propaganda i jeszcze raz chwalenie się w sytuacjach, kiedy pan minister Błaszczak robi konferencję w jednostkach. Bardzo dziękuję za to dopowiedzenie. Jeszcze za chwilkę minister Szrot chciał coś dodać. Króciutko. Zarzut, że rząd czy też prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych mają jakieś ostatnio złe relacje z Koreą, że nie dowożą w tych spraw, jest absurdalne w sytuacji, kiedy pierwsze czołgi, pierwsze samoloty już po prostu w Polsce fizycznie są, będą kolejne. To jest realny wynik tych wszystkich ustaleń polityki międzynarodowej i pana prezydenta i rządu. Pan prezydent rozmawiał wcześniej z prezydentem Korei, nie ma tutaj powodu, żeby doszukiwać się dziury w czymś, to jest bardzo, bardzo całe. Pan poseł zatroszczył się bardzo o politykę pana prezydenta. Ja się ze swojej strony mogę zrewanżować troską o politykę PSL-u i przypomnieć, że pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz nie głosował za swoim projektem dotyczącym podwyższenia wieku emerytalnego, bo nie był wtedy posłem po prostu. Zdecydowana większość posłów PSL-u głosowała wtedy za, kilku było nieobecnych. Takie są fakty. Dziękuję. Pani poseł Lubnauer też chciała coś dodać. Chciałam dodać, że oczywiście nie lekceważyłabym obozów harcerskich, jako była harcerka. Pozdrawiam wszystkich harcerzy obecnych i byłych. Natomiast jeśli chodzi o kwestię zamówień... jeśli chodzi o zamówienia... harcerze nawet się tajfunem nie przejmowali, więc oni zawsze czuwają... Tak. Ale wracając do obronności. Wszyscy, cała obecna tutaj opozycja głosowała za ustawą o obronie ojczyzny. Daliśmy tą taką możliwość wydatkowania większych pieniędzy również obecnemu rządowi na dozbrajanie polskiej armii. Szczególnie, że zdawaliśmy sobie sprawę, że dzieje się to w sytuacji, w której po rządach Macierewicza jesteśmy po kilku latach rozbrajania polskiej armii, czyli anulowania kontraktów, które już były przygotowane. 40 000. Pan znowu jest pan nadpobudliwy i znowu mi pan przerywa. Ale nie, dlatego, że w momencie 40 000 wojsk obrony terytorialnej. No ale... W momencie, w którym anulowano kontrakty, które były już przygotowane, tak jak na przykład Patrioty. Kontrakt na Patrioty był praktycznie przygotowany na 8 baterii Patriot, a Macierewicz kupił tylko 2. W związku z tym my dopiero w roku 2023 mamy 2 zamiast 8 baterii Patriot i dlatego między innymi musieliśmy skorzystać z pomocy Niemców, to, że w tej chwili stoją te 2 niemieckie, dlatego że ten program jest spóźniony, ponieważ Macierewicz wycofał się z zakupu 6, które miały być razem w sumie 8 kupionych od razu po roku 2015. Był ten kontrakt przygotowany. Pani kłamie. Nie był jeszcze podpisany, ale był przygotowany. Programie. Nie kłamie, może pan sprawdzić. Może mnie pani pozwać, jeżeli mówię nieprawdę. Proszę mnie pozwać, jeżeli mówię nieprawdę. Teraz, czy mogę? Pani kłamie. Teraz kolejna kwestia, to są rzeczywiście karakale. Karakale, które się my akurat jesteśmy, oboje pochodzimy z województwa łódzkiego i tam miały być w ramach offsetu ogromne inwestycje związane z karakalami. Te 50 helikopterów, które mieliśmy już mieć, a nie mamy z tego, nie zostało w zamian dokładnie nowy wydział na Politechnice. Nie zostały, mówiąc szczerze, te zastąpione żadnymi innymi helikopterami. Chciałam się spytać, Macierewicz obiecał polski helikopter, polski śmigłowiec, który miał powstać. Chciałam się spytać, ile już powstało i gdzie się wybudowany, czy będzie na defilacie. I teraz kolejna jeszcze kwestia. Ja bym jeszcze nie chciała jednej rzeczy, żebyśmy my w ogóle o zakupach, znaczy mam na myśli posłowie, co za tym idzie społeczeństwo, dowiadywali się z interpelacji, które wysyłają posłowie koreańscy, zamiast informacji, które mamy od rządu, które stają na Komisji Obrony czy w Sejmie, ponieważ ten kontrakt cały koreański, zadłużane jest państwo, tam mowa jest o 100 miliardach złotych, bez kompletnej kontroli i my nie wiemy, ja mówię w tej chwili od razu liczbę 100 miliardów, bo taką mówią media. My nie mamy prawdziwych danych i ja bym chciała od pana powiedzieć się, ile w końcu jest zadłużone polskie państwo w sposób, który nie znamy warunku, nie wiemy na jaki procent. Zawsze jeżeli jest jakiekolwiek działania związane z finansami pod kontrolą społeczną, jaką jest kontrola Komisji Finansów, to wiemy przynajmniej na jakich warunkach Polska się zadłuża. Mamy do czynienia z sytuacją, w której o tym, że rakieta przeleciała przez pół Polski, dowiedzieliśmy się dzięki temu, że Amazonka znalazła tą rakietę, która przeleciała, rosyjska rakieta, przypomnę, taka, która jest rakieta, która ma możliwość nawet przenoszenia ładunku jądrowego, ta na szczęście przenosiła betonowy. O tym, że wyleciały śmigłowce, 10 godzin zaprzeczało wojsko, dowiedzieliśmy się ze zdjęć, które zrobili obywatele. W tej chwili zgubiliście zapalnik, mam nadzieję, że ktoś z obywateli pomoże wojsku i się znajdzie. Ja bym chciała, żeby Polacy czuli się naprawdę bezpieczni, żebyśmy mieli takie poczucie, dając wam jednak tą wolną rękę przy zakupach, wtedy kiedy głosowaliśmy wszyscy za ustawą o obronie ojczyzny, żebyśmy mieli pewność, że nie tylko te zakupy są dokonywane w sposób przemyślany, a nie spółki, po prostu to, co gdzieś można kupić, ale jeszcze w dodatku z pożytkiem dla polskiego przemysłu obronnego. Czyli że rzeczywiście, żeby był offset, żeby rzeczywiście było to 50% realizowanych w Polsce, a nie w sytuacji, w której Polacy nie wiedzą, co jest kupowane, a przynajmniej za jakie pieniądze, dowiadują się od tego od Koreańczyków. Polski rząd reprezentuje interesy i wydaje pieniądze polskich podatników, więc ma obowiązek robić to w interesie polskich podatników, zarówno jeśli chodzi o zadłużanie się, jak i również jeśli chodzi o rozwój polskiego przemysłu, w którym mogą pracować Polacy. A tego wy nie robicie. I to jest podstawowa uwaga. Poseł Gosek zakończy nam dyskusję. Pan to jest niewiarygodne, jak tak można mówić. Tylko ma pan minutę. Źle o Polsce. No, Polska jest tutaj wzorem. Wydawaliśmy 2% PKB. Prezydent Donald Trump nawet pouczał tych waszych dobrodziei z Niemiec. Pouczał, żeby brały przykład z Polski. Pan minister Antoni Macierewicz to osoba, która... Pan minister Antoni Macierewicz to osoba, która, gdy wy żeście krytykowali Wojska Obrony Terytorialnej, to on stworzył tą formułę Wojsk Obrony Terytorialnej, które dzisiaj widzimy, jak doskonale też tak sama formacja sprawdza się podczas wojny na Ukrainie. No, jak można takie przepraszam, no, delikatnie powiem, nieprawdziwe informacje tutaj suflować? No, w istocie, gdyby nie rząd Zjednoczonej Prawicy, gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość, to armia była przez wiele lat rządów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego zwijana i to każdy wie, były likwidowane jednostki wojskowe. No, przecież jakimi decyzjami rządu Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, a decyzjami PiSu te jednostki są odbudowywane, jest wiele kontraktów dywersyfikowanych też z różnych źródeł i te broń, czołgi, samoloty. Proszę Państwa, czas na naszą dyskusję niestety mija, tematów jest wiele. Chciałem Państwa zapytać o Wasze propozycje na pytania referendalne, pobawić się w tę formułę, ale niestety nie starczy czasu. Pani Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Mariusz Gosek, Suwerenna Polska, dziękuję. Pan Dariusz Klimczak, Koalicja Polska, bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Minister Paweł Szrot, Kancelaria Prezydenta, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo. Pan Marcin Kulasek, Nowa Lewica, dziękuję. Dziękuję pięknie, miłego dnia. I pan minister Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję bardzo. Rafał Tomański, dziękuję za uwagę słuchaczom programu Trzeciego oraz widzom TVP3.